tak, no nie będę opowiadała może o mojej historii, bo pewnie jest taka jak większość. No w każdym razie po operacji szczęśliwie miałam to szczęście, że spotkałam w szpitalu ochotniczkę, która mnie odwiedziła i powiedziała mi o bardzo ważnych rzeczach, a przede wszystkim o rehabilitacji. Okazało się, że była bardzo przekonująca, w związku z tym trafiłam do stowarzyszenia, gdzie zostałam bardzo miło przyjęta. Wtedy to zupełnie inaczej wyglądało niż teraz, a mianowicie któraś z koleżanek wychodziła, witała się, zajmowała. Wydawało mi się, że to jest taki zupełnie nierealny świat, jakiś klub, nie klub, była tam rehabilitacja, gimnastyka. No i tak zostało. Teraz to zupełnie co innego robię, ale na początku to byłam tak przerażona, że tylko ja tej pomocy oczekiwałam i to na pewno jak każda, ponieważ ją uzyskałam zarówno w formie, że tak powiem, rozmów, czyli psychicznej, ale w formie takiego wsparcia, a przede wszystkim czegoś takiego, że stwierdziłam, że skoro nagle wszyscy żyją dalej, to już zaraz nie umrę, tylko wrócę do pracy, wróciłam. No i nagle przez te pierwsze lata, jak pracowałam, to właściwie chodziłam tam głównie dla rehabilitacji. Natomiast później okazało się, że w jakimś sensie chcę oddać to, co dostałam. To się stało, to się nie stało z dnia na dzień, że ja nagle ogłosiłam, że będę pracować społecznie albo charytatywnie, albo coś takiego. Nic z tego. Było to na zasadzie, że jeden telefon, drugi, trzeci, podawałam swój numer do domu, pozwalałam, zaczęłam o tym w ogóle rozmawiać, znaczy najpierw rozmawiałam z rodziną, z dziećmi, a w tej chwili mój mąż mówi, o, znowu pogotowie onkologiczne, szczególnie jak minie 22. Chociaż nie jestem ochotniczką w sensie takim, że nie chodzę do szpitali, nie pomagam kobietom zaraz po operacji, po prostu dlatego, że no, pracuję. Nie ma takiej możliwości, to wszystko się dzieje przed południem. Natomiast jak wiesz, jestem w zarządzie, no różne rzeczy robię, no co mam powiedzieć, co robię. Prowadzę kronikę na przykład, albo udzielam się, robię zdjęcia na wszystkich imprezach praktycznie. Tak, także... Znaczy, czasami jest zdziwienie, szczególnie jak nauczyłam się, bo to też się nauczyłam po latach, zgodziłam się, już może w telewizji ujawnić, prawda? To jest takie zdziwienie, jak się wchodzi, już teraz nie, bo teraz już media są, że tak powiem, z tym tematem oswojone, ale na początku było takie zdziwienie. Tak, to pani, to znaczy, że pani tak wygląda, pani się źle nie czuje, pani jest po chorobie, takiej poważnej i tak dalej. No, na początku ja byłam bardziej zestresowana nawet od tych dziennikarzy. Mnie się wydawało, okazało się, że oni też, bo oni nagle czytali z kartki i w pierwszym momencie nie umieli rozmawiać z taką osobą. Także jest to takie trudne, bo się wydaje, że ta osoba chyba powinna być smutna, tak, płaka, szara, nijaka. Być szara, nijaka, nie odzywać się, nie mieć swojego zdania na różne te... Tymczasem Amazonki to pełne energii. Tak, czasami. Czasami pełna energia, czasami nie. Nie ma życie. Tak, życie.